dedykowana przede wszystkim nowej serii kombajnów, jeśli chodzi o rynek polski, o produkcję tych kombajnów w Polsce. To jest seria CX5-6. Są to kombajny z tak zwanego średniego segmentu mocy. Jeśli chodzi o tą halę, również będzie dedykowana pod przyszłą produkcję pras zwijających, które będą przeniesione ze starej części fabryki tutaj do nowej hali. W związku z tym tak naprawdę stawiamy na te produkty, dla których widzimy przyszłość w Polsce, które, nazwijmy to, są perspektywiczne dla rynku polskiego. I stąd również była decyzja przeniesienia produkcji kombajnów średnich mocy CX-ów 5-6 z Zedelgem z Belgii właśnie tutaj do Polski, dlatego że widząc, jak ewoluuje ten rynek, że kombajny serii TC, które dotychczas były produkowane w naszej fabryce, no tracą jakby swoich odbiorców, tracą wolumen rynkowy. W związku z tym, no po głębszych analizach, ostatecznie zarząd koncernu podjął decyzję o przeniesieniu produkcji tych kombajnów CX5-6 do Polski. No, w tej chwili to są początki produkcji. Powiem szczerze, że ta docelowa pojemność produkcji nie jest jeszcze do końca znana, dlatego że linia produkcyjna jest wciąż przygotowywana do tych, bym powiedział, największych mocy przerobowych. Aczkolwiek no, dzisiaj się wydaje, że będziemy mniej więcej na tym poziomie produkować, co kombajny TC w przeszłości, czyli mniej więcej 8 kombajnów dziennie. Inwestując olbrzymie pieniądze w Polsce, koncern wciąż myśli o tym, jak jeszcze uaktywnić rynek polski, wprowadzając tutaj nową produkcję, nowe wyroby. No, dość powiedzieć, że inwestycja kolejna, która była poczyniona, to był zakup fabryki w Kutnie, Konstilde, która dzisiaj już zaczyna produkować, nazwijmy to, maszyny towarzyszące, uprawowe i zielonkowe pod marką Nihola. Także te inwestycje się dzieją. Nie potrafię powiedzieć, jakie są plany i pomysły włodarzy koncernu, jak dalej będzie się to wszystko rozwijało, aczkolwiek no, jestem dobrej myśli, bo to, że tutaj ta produkcja dzisiaj się znalazła, że się znalazła nowa hala, której jesteśmy świadkami otwarcia tej hali, no to powoduje, że jest jakaś myśl i perspektywa tego, że na tym rynku dalej będzie coś się działo.